Rozmawiamy z Ajtujem Śminką. Na razie oficjalnie się nie ujawniasz, tak? Nie, czy planujesz w ogóle ujawnić swoje imię i nazwisko, czy nie? Nie. Nazwiska raczej nie. Imię może nie. W każdym razie ja się umawiałem tylko na wręczenie pasa, na nic innego na razie. Dobra, to po kolei, bo też nie wszyscy wiedzą, bo walka Siwy Bodzioch to jest taki hit Twittera, natomiast na YouTubie często ludzie się pytają, o co chodzi z tą walką, kim jest Śminka, kim jest Siwy, czy Siwy to jest ten Siwy, który Szpilce wisi pieniądze, czy Szpilka jemu wisi pieniądze, także wiesz, no to jest temat taki zagadkowy, ale ty jesteś postacią, która rozmuchała na Twitterze walkę Siwy Bodzioch. Ta walka się odbędzie w piątek na gali Tymeksu. Marcin Siwy kontra Kamil Bodzioch. Żyjesz tym pojedynkiem, odliczasz już godziny, no bo to pierwsza twoja walka. Znaczy wiesz, kurde, jak to Dariusz Michalczewski kiedyś mówił, że on przed walką to nie mógł zapomnieć o walce i jak na 5 minut zapomniał tej sukcesji. Powiem ci, że to jest tak samo już. Można, mogłem poczuć się trochę jak Tiger, bo kurde, rado wstaję, myślę, myję zęby, myślę o walce, jem, myślę o walce. No, kurde, no, nie jest lekko. Jak zapomnę choć na chwilę, to jest sukces. Słuchaj, jak ty do tej walki podchodzisz? No bo są takie opinie na Twitterze, no w sumie trzeba się z nimi zgodzić, tak, że jeśli polski bokserski Twitter ekscytuje się starciem Siwego z Bodziochem, to jednak z polskim boksem nie jest najlepiej, z całym szacunkiem dla Siwego i Bodziocha, to nie są żadne gwiazdy. Jasne, w ogóle to ja tu nie ma się co czarować, fajne chłopaki, sympatyczne, no ale za to w boksie pasów się nie przyznaje, no ten im przyznamy, no ale takich poważnych to już nie bardzo. Natomiast czy się ekscytują? No Twitter jest specyficzny, zresztą masz tam konto, to wiesz jak jest, no na innym portalu to by się pewnie promotorzy nie kłócili i na poziomie Rynsztoka na dobrą sprawę, więc no to jest jakby, to można powiedzieć, że to wychodzi z nas to najgorsze, nie? I wychodzi najbardziej skrywane cechy, prawda? I tutaj na Twitterze z tą walką jest tak samo, no akcja nie do pomyślenia na dobrą sprawę. No mi się wydaje, że to się nadaje do jakiegoś, nie wiem, gniota budżetowego, żeby o tym film nakręcić. I niedługo to może serio ktoś to nakręci. Ten rok jest już taki. Tak wychodzi wszystko z orbit, że nie wiadomo, co się jeszcze stanie i wolę nie zapeszać. Słuchaj, będziesz na gali, no bo początkowo Mariusz Grabowski był sceptycznie nastawiony do twojej obecności, nawet tak dosyć niepochlebnie się o tobie wypowiadał, mimo że tę walkę zrobiłeś. Będziesz na tej gali? Powiedział mi, że mogę włazić. Więc tam będę. Ale co znaczy możesz włazić? Dostałeś bilety, będziesz mógł wejść, czy będziesz miał płacić? Bilety mam mieć i mam tam co odebrać. No to przynajmniej tak mi zapewnił, bo mówię ci, ja nie wiem, na co ja się tam piszę dokładnie. Trochę ciężko mi to wyobrazić, a mówię, wyobraźnię to mam nawet bujną. I zobaczę, jak to będzie. Mówię, bilety niby mam mieć. Czyli tak, bo ty będziesz tam, żeby wręczyć ten pas Twittera, tak? Czyli rozumiem, że ludzie cię zobaczą, to będzie dla ciebie koniec tej twitterowej anonimowości. Na to wygląda. No dobra, czyli to jest pierwsza rzecz i ten pas Twittera, o którym wspomniałeś, była zrzutka na Twitterze, ile kosztował pas, jak on będzie wyglądać, rozumiem, że wyślesz mi jakieś przebitki, to jak już będę montował, tak, to ludzie zobaczą. Tak, wyślę ci, o to się nie martw, pas ta 1400 zł kosztował, no niby mało, ale na dobrą sprawę to myśmy tam w kilka godzin to zebrali, myślę, że tej kasy to byłoby biedne, jakby tak pociągnąć tę zbiórkę, a na tyle se to wycenili, no to po co robić drożej, jak jest tu na miejscu, zresztą to mówię, no nie będziemy z ludzi zdzierać. No to zobacz, ten Twitter niby jest takim niszowym portalem, a jednak się ludzie ruszą, tacy fascynaci, no bo tak, Twitter jest... I to jest naprawdę całkiem zajebiste, bo jak patrzyłem na tę zbiórkę Tysona z Gromny, ten co się tam bił i wygrał ten turniej, to on zebrał na swój dokument zebrał tyle samo, co my w 2 tygodnie, a klub tam, gdzie Szpilka trenuje, to mnie jeszcze zebrał w miesiąc. Jednak małe grono się potrafi zmobilizować, za to dzięki. Czyli siła jest. Powiedz, bo Artur Szpilka prawdopodobnie będzie na tej gali, tak sugeruję. Już postawiał takie na Instagrama też tweety. I ty się nastawiasz na jego obecność, no bo ja zakładam się, zakładam, że jak ciebie zobaczy, jak ciebie pozna, to nie będziesz specjalnie szczęśliwy, no bo zaczynałeś swoją obecność na Twitterze od takich, no hejtowania Szpilki. Czy ja bym to hejtowanie nazwał? Bardziej szyderą, bo mówię, ja ci to mówiłem, że hejt to dla mnie jest zjawisko, co sobie
tam można wymyślić i wszystko można po ten hejt podpiąć. Nie, no. No dobra, no, no dobra, ale wiesz, ale wiesz co chodzi, bo jeśli masz w awatarze szpilkę jasne, w kasku narciarskim, no to jednak jest jakiś hejt. I nartami, ale no. Nie, ja tam to jako satyrę traktuję, no ale zresztą. Ci. Z regulaminie Twittera jest, że takie konto jest możliwe i takie konto sobie mogłem stworzyć i stworzyłem. Nie ma na mnie żadnego haka, także. Znaczy, no, słuchaj, oficjalnie nie ma haka, natomiast chyba też rozumiesz jego, że jest wkurzony. Jasne, że rozumiem, no bo przecież go znam. Znam go tam z wywiadów i w ogóle można przez te lata nawet człowieka poznać, bo w mediach to śledziłem go od dawna. Mniejsza zresztą z tym, no, nastawiałem się od początku na jego obecność i tyle. Ale liczysz się z tym, że nie wiem, do jakichś rękoczynów mogłoby dojść, czy coś takiego, czy jakieś rozmowy? Nie, ale no, szczerze to myślę, że to już byłoby turbo głupie, no ale nawet ale to powiem, że cholera wie, co mnie spotka, więc wolę nie zapeszać, bo jeszcze będzie, mogą być tam serio jaja, no ale co ja tam poradzę? Ochronę masz zagwarantowaną jakąś? Jak się zjawi, to się zjawię. Powiedz, ochronę masz jakąś zagwarantowaną, czy tam będziesz sam śmigał po sali? Tak, powinienem mieć, zresztą to się mówię, ale mówię, ja tam nie wiem do końca czego się spodziewać, to wolę zobaczyć na miejscu i na miejscu się przekonam, jak jest, bo jak tak patrzę z boku, to tak popatrzę z góry, to akcja naprawdę niecodzienna. I to nawet ciężko do tego trochę poważniej podejść, no ale co, wręczyć to wręczę i się pojawić tam pojawię. Ale ty słuchaj, bo ty jesteś chyba jakoś tam mniej więcej krajanem szpilki, tak słuchając ciebie, jak mówisz, chyba coś tam coś napisałeś, chyba gdzieś z Małopolski tak, jesteś. Tak, znaczy nie jestem z tego samego miasta, ale... Aha. Ale okolice, Małopolska. Region tak, niedaleko nas dzieli na dobrą sprawę. O, proszę. Ale wiesz, no nie mówię, że kurde, ja mieszkam 2 domy od niego, czy co, po prostu nie jesteśmy z Ukrainy, z Polski. Mhm. Dobra, słuchaj, przeczytam cytat z Maćka Suleńskiego z wywiadu na twój temat. Ty znasz ten cytat, ale być może, no wiesz, znam nie... Znam ten cytat! Ale poczekaj, bo nie wszyscy słuchacze go znają, więc ja przeczytam, żeby wiadomo było, o co chodzi. Maciek Suleński, jasne, pytany o ciebie, mówi: wpisy Szminki czyta się bardzo dobrze, widać, że się zna, potrafi merytorycznie wypowiedzieć się na konkretny temat, musi to być ktoś z otoczenia. Z drugiej strony, za niektóre jego słowa, teksty zaczepne do Szpilki czy innych zawodników powinien zostać bardzo mocno legalnie na oczach wszystkich przetrącony, na przykład przez Szpilkę. Uważam, że nikt potem nie powinien mieć pretensji do Szpilki, bo na jego miejscu z kijem bym na niego poszedł. Co sądzisz o takiej wypowiedzi, Maćka? Z kijem, no jak region Szpilki, to tam, wiesz, co się dzieje w Krakowie, to się różne rzeczy działy i gorsze niż bicie kijem, więc i czasem to się widziało, także mówię ci, to nie, ja takie rzeczy widziałem. Czyli kija się nie boisz, tak? No, a z czego mam się tam bać? Kijem dostać? Czasem, bez przesady, no, jeszcze gdybyśmy się w załuku spotkali, czy gdzieś, to kurde, ale... Na gali? Ostatnio Marcin Najman z kijem czekał na proksę chyba, nie? Z kijem, nie, nie z kijem, ze szczotką. Ze szczotką, z kijem od szczotki. Ze szczotką. No dobra, ale powiedz mi teraz taką rzecz, no bo teraz się ujawnisz, czy zakładasz, że jak ujawnisz się, pokażesz się, to zmieni się twój sposób bycia na Twitterze, zaczniesz jakoś z większą rezerwą się opowiadać, bo były na bokserskich forach takie przypadki, już tam nie chcę nikami rzucać, gdzie ktoś był bardzo agresywny, a potem nagle zmieniał ton w momencie, kiedy już był oficjalnie. Wiem, o kim mówisz, ale no, czemu miałoby się zmienić? No ja tam nikomu nie wadzę, przynajmniej mi się wydaje, że nie powinienem nikomu wadzić, jak już tam sobie... Można sobie pisać, co się chce, jest wolność słowa. I nie rozumiem tego na daną sprawę. No dobra, czyli odliczamy... Zresztą ja tam po rodzinie nie jadę po tym, nie wyzywam ich tam od nie wiadomo kogo, no to już bez przesady, no. Bądźmy poważni. Choć ale... to niepoważne, no ale jak już wchodzimy w realu, to nie bawmy się w gangsterów czy coś takiego, no. Ale ty rozumiesz tak, próbujesz, nie wiem, czy próbowałeś, czy jesteś w stanie zrozumieć to, że ktoś mocno krytykowany jest, może być na ciebie zły, że nie każdy ma do tego dystans, czy nie, czy jakoś tak po prostu... Jasne, no, rozumiem to, ale uważam, że to jest po prostu błędne, bo
tym się trzeba liczyć, będąc w ich przypadku zawodowym sportowcem, prawda? Tak, I sobie to jest tam ta, to jest ta druga strona medalu, że będąc osobą publiczną, bierzesz jakby i plusy, i minusy tego wszystkiego, nie na siebie. Jasne, że tak. I że ja tego nie rozumiem, bo tak, bo każdy se może skrytykować, że każdy, ale tam każdy ten kibic boks ogląda i jak wychodzi, nie wiem, wychodzi jakiś pajac, to tego pajaca trzeba, wiesz, jak ktoś nie umie boksować, to mówmy wprost, że nie umie boksować, jak ktoś robi błędy, to mówmy wprost, że robi błędy. I po prostu dla mnie to jest głupie, że nie można wziąć tego na klatę i tyle, no. Ja mówię jeszcze raz, ja tam nikomu nie wadzę. Jak ktoś nie umie tego znieść, to jego problem, a najlepiej to ukryć się w smartfona i nie pisać. Tyle. No dobra, dobra, to czekamy, tak? Czekamy na sobotę. Na kogo stawiasz? Ty, z jednej strony jest goryl, z drugiej strony jest tygrys. Tygrys czy goryl? Goryl siwy, tak? Goryl to siwy, tak. Myślę, że siwy, no ale liczę na to, że będzie dobry boks i to co najważniejsze, chłopaki dadzą z siebie wszystko, bo widzę, że tam poważnie do tego podeszli i tyle, niech dadzą z siebie maksa.